Państwo, przywitajmy brawami zawodników obydwu drużyn. Przypominamy w strojach czerwono-czarnych gospodarzy spotkania w Podbeskidzie bielsko-biała. Stroje niebiesko-biało-niebieskie, goście dzisiejszego spotkania Wisła Płock. Spotkanie poprowadzi trójka sędziowska, w składzie sędzia główny Rafał Rokosz, a towarzyszący mu na liniach asystent numer 1 Furgała Krystian i asystent numer 2 Rosicki Marcin. Drodzy Państwo, mamy nadzieję na spotkanie stojące na wysokim poziomie, grę fair play, dobry doping, życzę wielu emocji. Zapraszam na spotkanie pod Beskidzie, Wisła Płock.
Thank you.
nas? Thank you.
Thank you.
Nie
Thank you.
Dziękuję. Okay.
nas. Thank you.
I w tym momencie sędzia główny spotkania Rafał Rokos zakończył pierwszą część towarzyskiego pojedynku pomiędzy Podbeski Ziemiersko-Biała a Wisłą Płock. Wynik do przerwy to 1-1 po bramkach zdobytych w 15 minucie przez grającego z numerem 24 Maksymiliana Sitek dla Podbeskidzia, a wyrównanie w 29 minucie to strzał Łukasza Sokulskiego. Wynik do przerwy 1-1.
Gospodarze dzisiejszego spotkania pod Beskidzie, stroje czerwono-czarne, w składzie Patryk Procek, bramkarz z numerem 39, numer 4 Piotr Tomasik, numer 14 Iwajlo Markow, numer 89 Daniel Mikołajewski, numer 22 Kacper Gach, numer 23 Marcel Misztal, numer 8 Michał Janota, numer 17 Michał Strujewski, z numerem 24 Maksymilian Sitek, zdobywca bramki dla Podbeskidzia, z numerem 11 Emre Celtic i z numerem 27 Bartosz Bida. Z numerem 9 Maksymilian Nowak, numer 21 to Mateusz Stryjewski, numer 15 Kajetan Kunka, z numerem 55 Michał Wilman, z numerem 57 Radosław Zając i z numerem 31 bramkarz Krystian Wieczorek. Podbeskidzie, Wisła Płock, druga połowa, do przerwy 1-1. Thank you.
Thank you.
Thank you.
co może się pojawić. Tak. Spoko. To nie wiesz, co to jest. Taki... Thank you.
to co mi Thank you.
No, nie wygrał. Nie wygrał. Nie wygrał. Wszystkie te nagrody szybko Trzymaj, masz!
Thank you.
To mają ten zegar, juniorów mają zegar do 80 minut. Ten dziura też tak jest. Ten dziura. Nasz!
2 do 1, takim wynikiem zakończyło się towarzyskie spotkanie pomiędzy Podbeskidziem Bielsko-Biała a Wisłą Płock. 2 do 1 oczywiście dla Wisły Płock, po bramkach zdobytych w 15 minucie przez Maksymiliana Sitka dla Podbeskidzia na 1 do 0. W 29 minucie wyrównuje Łukasz Sekulski, a w 56 minucie wynik spotkania ustala Adrian Szczutkowski z numerem 19. Dziękujemy zawodnikom, dziękujemy trenerom. Dziękujemy sędziom, przypomnijmy, sędzia główny Roko Żafał i towarzyszący na liniach Krystian Furgała oraz Marcin Rosicki. Ekipom obydwu trenerów, przypomnijmy, trener Wisły Płock Marek Saganowski i Grzegorz Mokry, trener Podbeskidzia. Życzymy sukcesów w nadchodzących rozgrywkach pierwszej Ligi Fortuna. Oczywiście życzymy również sukcesów kibiców. My Państwa zapraszamy już w sobotę 1 lipca na godzinę 11 na kolejne spotkanie towarzyskie Podbeskidzia.